ogólnie. Prowadząca od 10 czy może od kilkunastu lat turystyka świata przeżywa pewien kryzys, a właściwie pewną swoją ewolucję. Dzisiaj od 2001 roku turystyka świata zmieniła swoje formy. Państwa się hermetyzują, państwa poszczególne, szczególnie w Europie, starzeją się i od tego wymaga od pracowników turystyki Europy, także w Polsce, nowych zupełnie zadań i form współpracy. Niewątpliwie stabilizacja finansowa zachodniej Europy jest oczywiście rozbieżna ze stabilizacją finansową wschodniej Europy, ale formy czy oczekiwania turystów czy gości hotelowych są identyczne. Każdy chce wypocząć bezpiecznie i dość luksusowo. Musimy zwrócić uwagę na pewne etapy. Ten etap, który skończyliśmy prawdopodobnie w 98-99 roku, kiedy polska turystyka corocznie dawała około 8 miliardów dolarów netto zysku do budżetu państwa, dziś ta turystyka corocznie daje 6-6,5. Nie, to może... Pan podaje niedobre dane, proszę nie podawać tych danych. Frekwencja spadła, jednocześnie pewne wpływy też odbijamy się i dochodzimy do tego pewnego pułapu. Nie, proszę pana, to nie są te dane. Może po wypowiedzi pana prezesa, pan Rafał z ministerstwa też się do tego odniesie. Ja się odniosę do tego. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na pewne formy, które będziemy musieli bardzo pośpiesznie wprowadzać. O ile turystyka europejska rozwijała się bardzo dynamicznie przez długie, długie lata, o tyle polska turystyka przez ostatnie 20 lat niestety dynamicznie, ale podlega także, rozwija się, ale także podlega pewnym frustracyjnym ograniczeniom. I to musimy też sobie wziąć pod uwagę. Niewątpliwie brakuje nam w polskiej turystyce pewnej integracji. Pewne informacje, które są w pewnych regionach, nie docierają do innych regionów, a turysta potrzebuje mieć kompleksową informację, co się dzieje tam, gdzie on sobie wybiera ten pobyt. Jednocześnie musimy powiedzieć, że profesjonalnie... Zmierzajmy do błędu bądź pytania. Dobrze. Bardzo proszę. Chcę powiedzieć tutaj, że po prostu musimy zmienić jakość usług. I tutaj jest taka propozycja książkowa, która się nazywa System Jakości w Hotelarstwie. To jest zupełnie pionierska praca, która określa kilkanaście zasad, które mają doprowadzić do takiego poziomu, który jest rzeczywiście wypracowany już w zachodniej Europie. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie już pytanie o ten Haber, o tej sieci franczyzowych. To jest nowa zupełnie sprawa. W Polsce import różnych zagranicznych sieci kontrolowych nastąpił pod koniec lat 80, właściwie w latach 70. To były te słynne Nowotele i później przychodziły kolejne sieci jak Radisson, czy Marriott, czy może Sheraton i to było na zasadzie franczyzy obcego kapitału. W Polsce nie było franczyzy, takiego programu franczyzowego, który by opierał się na kapitale i organizacji czysto polskiej. System rodzinnego wypoczynku Haber opiera się właśnie na takim założeniu, że wszystko to powinno być w Polsce przez Polaków z polskich pieniędzy realizowane. I to się realizuje. Na stronie internetowej naszej, Polskiej Izby Hotelarstwa, jest szerzej oczywiście o tym programie rozpisana informacja. Jest to system, który opiera się od 1 aż do 5 gwiazdek i od 28 pokoi, plus te dwie sale wielofunkcyjne, o których mówiłem, aż do prawie że nieskończoności. Wszystko jest w jednych rękach pod całą kontrolą. Po zapisie notarialnym przez inwestora otrzymuje to dokładnie, co jest określone. Wyposażenie, budowanie, terminy, to wszystko jest już zaplanowane i dzisiaj mogę powiedzieć, że taki system franczyzowy istnieje, ponieważ jest obiekt od pewnego czasu oddany do eksploatacji. Przepraszam, gdzie jest ten obiekt? Może to wszystkich nas też zajmować. Pod Krakowem miejscowość Krzywaczka. Drugi w stanie surowym jest w Białymstoku. Trzeci w stanie surowym, zamkniętym jest w Wisbarku Welskim. Kolejny jest pod Elblągiem, Małtyty oraz wychodzi już, że tak powiem, z pierwszego piętra obiekt w Łodzi. Pięć obiektów już tak, ale proszę państwa, te pięć obiektów, o ile przypomnę, że czy Orbis, czy Gromada budowała ten w swojej sieci, a przypomnę, że Orbis ma 55 swoich obiektów, a Gromada
może 12, może 14, jak zależy liczyć, to Haber jest w ciągu 4 niecałych lat, w ogóle od całej idei. Budowa zaczęła się w Krzywaczce 2 lata temu i dzisiaj już jest obiekt, który jest w stanie do eksploatacji oddany. Więc to bardzo szybko idzie. Wystarczy rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, mieć swoją działkę budowlaną, zgłosić i podpisać te pewne dokumenty franczyzowe. Opłata jednorazowa, bo ktoś może zapytać, to wyjaśnię dla formalności. Przystępując do franczyzy sieci zagranicznej, nie chcę tutaj wymieniać, one są mniej więcej te warunki podobne, opłata jest na wstępie ileś milionów polskich złotych i później corocznie, a w zależności od 3 do 6% rocznie od obrotu płaci się opłaty franczyzodawcy. To są bardzo wysokie pieniądze, wielomilionowe. I ktoś mógłby zapytać, a co my z tego będziemy mieli, ja jako inwestor, co ja z tego będę miał, jak się ja zapłacę co rok, na dzień dobry, ileś milionów i corocznie później, przez wiele lat, ile franczyza będzie trwała, ileś tam milionów złotych. To jest pytanie w zawieszeniu. Natomiast to odpowiem, jeśli chodzi o franczyzę systemu Haber. To jest cała gama zobowiązań, między innymi to są projektowanie, wyposażenie, a przypomnę, że samo projektowanie hotelu to są od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, samo projektowanie. W Habrze jest to tylko około 200 tysięcy złotych. Inwestor również ma zapewnienie budowanie, wyposażenie, a wyposaża nam to hiszpańska firma Garcia Zapata, ale nie zamykamy się, bo może to być jeszcze także i inna firma. Rozważamy jeszcze także włoskie firmy. Ma także pomoc, wydatną pomoc w kredytowaniu. Cały Haber da 28 pokoi, tak jak pokazywałem, plus 2 sale wielofunkcyjne, to jest 5 milionów złotych. Oczywiście mówimy o budowie, o inwestycji, nie mówię o infrastrukturze, że tam będzie jeszcze fontanna. Proszę Państwa, czy są konkretne pytania do Habra? No proszę bardzo. Bo na pewno moglibyśmy tutaj jeszcze dzień przesiedzieć z Panem Prezesem. To w takim razie proszę powiedzieć następującą rzecz. Ja mam działkę, przykładowo plan zagospodarowania, wszystko jest ok. Chcę w ten franczyzę wejść. I proszę mi powiedzieć, pan mówi od kilka milionów. 2 miliony jest kilka i 9 jest kilka, a po 10 to już jest kilkanaście. Proszę mi powiedzieć, określić bliżej te miliony, bo to nie jest takie złotówka, żeby to 2 do 9 czy 10 nawet. A teraz jeszcze następująca sprawa. Kiedy i jak są te płatności? Wszystkie koszty są uzależnione od wielkości obiektu i od standardu. No przykładowo ten 28, trzymajmy się tego. To jest 5 milionów złotych. Oczywiście sam inwestor jest w 100% właścicielem, 100%. On bierze kredyt bankowy. No tylko wydatki z tym pomagamy. I za te pieniądze bankowe, plus oczywiście... To przekazuje to temu właścicielowi, tak? Jest który ma wybudować i tak dalej. Bank daje inwestorowi. Tak. Ten inwestor mówi, ma pieniądze, proszę mi za te pieniądze wybudować trzygwiazdkowy hotel, powiedzmy na 28 pokoi. I te pieniądze są w plan biznesie zatwierdzonym przez bank. Bank daje pieniądze, za te pieniądze inwestorowi się buduje to, co powiedziałem, wszystkie te elementy i spłaca sobie przez prawdopodobnie, są już tutaj warunki bankowe, około 20 lat. Spłata tych 5 milionów złotych przy dobrym obłożeniu. Panie prezesie, co to znaczy dobre obłożenie? Jakie to jest założenie? No, liczymy około 80%. Nie. 56% wystarczy, żeby te pieniądze zwróciły się w ciągu... Czyli Kraków, tak? Niekoniecznie, proszę Państwa, ani Warszawa, ani Kraków. Dobre, atrakcyjne miejsca to nie jest tylko samo wielka metropolia. Żeby nie powiedzieć, że można... Jasne, dużo zależy od marketingu, pomysłu, PR-u i tak dalej, to my się musimy starać, to jest jasne. Czy ja mogę Panów poprosić, żebyście się wymienili wizytówkami? Tak, właśnie, bo ja mam tu jeszcze około 20 pytań, ale nie będę zapytał. Bo potem wasi prawnicy się będą musieli spotykać, za miesiąc pewnie podpiszecie umowę. Ale nie wiem, czy tylu świadków jest Wam potrzebny. Oddajemy głos Panu, Jarek sprostuje, że aktualne dane na temat ruchu turystycznego i wpływu do PKB polskiego są na stronach Instytutu Turystyki, więc tam wszystkich można odesłać. Ja na pewno sam też sprawdzę, myślę, że inni uczestnicy również. Pytanie Pana. Tomasz Ryguła, zajmuję się żeglarstwem morskim i dalekomorskim.
Zanim zacznę, to prosiłbym tłumaczy o bardzo delikatne przetłumaczanie, a słuchaczy zagranicznych o niebranie tego do serca, a po wyjściu z sali, żebyście zapomnieli o temacie. Jest coś takiego, że jak oglądałem prezentację, kajaki, jachty i tak dalej, było coś takiego, że widziałem żaglówki na jeziorze. Słuchajcie, słodkowo, nie nadaje się do żeglowania morskiego. Koleżanka wspomniała, dlaczego nie ma żeglarstwa. Kolega pyta się, co możemy zrobić, żeby przyciągnąć turystów. Kolega wspomniał Eli, że razem, czy w ogóle był komentarz, razem czy osobno, i żeby konsultować się, też była taka sugestia, konsultowanie się z fachowcami, ale nie tyle co z fachowcami, którzy są doktorami, a teoretykami, tylko ludźmi, którzy zajmują się daną dziedziną. I zanim jest coś takiego, zanim podmyślimy o turystach,